kapitan drużyny, Kamil Guzera. Po lewej stronie Paweł Golański. Mój tata czasem jest. Na lecze przychodzi? Dobra, no to czy mamy nadzieję, że jak ty już będziesz po nas nowe, to też kiedyś przyjdziesz, tak? A czy piłkarze i ja będę za mną ze mną pograć? Pewnie. Nawet jak teraz przyniesiesz piłkę, to zagramy. 6 lat. Nie masz piłki. To następnym razem, jak się zobaczymy, to ja przyniosę piłkę i pogramy. Gdzie mam tak fajniejszą? A ile tam dużo gramy strzelasz? Jak grasz? To był na meczu korony w ogóle w swoim życiu. U każdego człowieka przychodzą jakieś słabsze momenty i czasami jest to kontuzja, choroba, różne rzeczy się zdarzają na świecie. Natomiast jedna taka rzecz, która powinna być w nas, to zawsze powinniśmy być, wierzyć w to, że będzie lepiej. Pomimo jakiejś słabszej chwili musimy ciągle myśleć pozytywnie, wierzyć w to, że te złe momenty się skończą, one na pewno się skończą i przyjdą lepsze. No dokładnie, ja sam wiem po sobie, bo generalnie już jestem po 5 zabiegach, po 5 operacjach i naprawdę to były ciężkie chwile. Kiedyś przez rok praktycznie chodziłem w gipsie i wyszedłem z jednej kontuzji, z jednego złamania, kończyła się operacjami, tu trenowałem chyba 2 dni, złamałem znowu nogę, także rok czasu w gipsie. No i różne, wiadomo, różne myśli człowiekowi przychodzą, natomiast grunt właśnie, tak jak powiedział Paweł, że to jest najważniejsze nastawienie i pozytywne myślenie. Bardzo. Dzięki. Państwa umiejętności nawiązywania kontaktu z dziećmi oraz urok osobisty sprawiły, że było to dla nas i dla dzieci przeżycie normalne. Życzymy wielu sukcesów. Dziękuję. Życzylibyśmy sobie tego i gorąco tego pragniemy, żebyście nas odwiedzili na naszym stadionie i dopingowali nas bądź naszych kolegów, a może w przyszłości tak samo wy będziecie mogli nas zagrać. Marzenia się spełniają, to trzeba w tym odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo. Czekamy na Was. Zdjęcie dla ciebie. Zobacz.